Za pięć dni oczekiwana jest decyzja PKW w sprawie przyjęcia, bądź nie, sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. A dzisiaj portal tvn24.pl publikuje tekst, z którego wynika, że w dokumentacji PiSu, Panie Profesorze, patrzę tu głównie na Pana, brakuje faktur za billboardy wyborcze, billboardy, na których była informacja, że są finansowane ze środków Komitetu Wyborczego PiSu. Jak Pan sądzi? To takie ryzykowne niedopatrzenie czy celowe działanie, nieumieszczenie tego w sprawozdaniu i nieprzedstawienie faktur? Znaczy oczywiście to są informacje nieoficjalne, których w żaden sposób nie możemy potwierdzić. Yy... Nie no, to PKW nam potwierdziła, nie ma w sprawozdaniach faktur. Znaczy możliwe, że akurat te nośniki są uwzględnione w innych fakturach, możliwe, że są uwzględnione w innych pozycjach. To przy, tego typu kwestie są na bieżąco. Z naszych ustaleń wynika, że... że nie ma ich nigdzie. No tak naj... jakby nie było. Najważniejsze będą ostateczne ustalenia Państwowej Komisji Wyborczej. Wyjaśnijmy, że yy, chodzi o to, że z części billboardów, yy, które dla Kamila Bortniczuka organizował szef publicznej spółki, że z części tych billboardów korzystali inni politycy PiSu, no a sprawozdanie partyjne nie wspomina o tym, w żaden sposób. Jak pan to skomentuje, panie pośle? Dla mnie to jest... Ja czytałem ten materiał Grzegorza Łakomskiego. To jest czysta patologia. Po pierwsze spółka publiczna rezerwuje billboardy pod kampanię wyborczą. To już jest, w mojej opinii. Początkowo Kamila Bortniczuka. Absolutnie na nadużycie. W ogóle to, że nie jest w to włączona partia polityczna, a później komitet wyborczy, tylko... Publiczna spółka zajmuje się rezerwowaniem, blokowaniem e, atrakcyjnych lokalizacyjnie e, nośników. To jest po prostu czysta patologia. Ale to jest tylko pierwszy etap tej patologii, mhm. którą, którą dziennikarze TVN 24 pokazali. Drugim etapem to jest to, że. Te billboardy są wykorzystywane, pojawiają się na nich kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, no ale nie ma śladów dokumentacji finansowej. I w mojej opinii, bo być może pan profesor tę sprawę mniej zna niż, niż państwo, to jest absolutne naruszenie kodeksu wyborczego. To jest agitacja wyborcza. Która miała miejsce, a która nie została odnotowana w sprawozdaniu finansowym. I to jest tylko jedna z wielu, yy, jeden z wielu argumentów na rzecz odrzucenia tego sprawozdania finansowego. Bo poza tym mamy już rzeczywiście Fundusz Sprawiedliwości, który jest problematyczny i który. Gdzie mieliśmy do czynienia z agitacją również ze środków, tym razem dyspozycji Fundusz Sprawiedliwości, dyspozycji ale też kart kredytowych, ministerstwo Sprawiedliwości. ministerstwo? Sprawiedliwości, były karty kredytowe służbowe, była reklama internetowa, było 70 umów z różnymi domami medialnymi, czy też prasą regionalną, ale jeszcze kolejna sprawa się pojawia. To jest sprawa no też europosłanki, pani, pani, pani Maląg, która była ministrą. Rodziny, która organizowała pikniki akurat plus, przed tak. w okresie wyborczym pikniki 800 plus za 8, miliard, za 8 milionów złotych. W sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego PIS nie ma faktur za billboardy Violetty Porowskiej ani Katarzyny Czochary. To te posłanki pojawiały się na billboardach zamiast Kamila Bortniczuka, który ostatecznie kandydował z innego regionu niż przypuszczał. Ale pojawiły się tam również, panie pośle, wizerunki Tomasza Kostusia z Koalicji Obywatelskiej. Przy czym on faktury z tych billboardów do sprawozdania włączył. A skąd on w ogóle na tych billboardach? Pan ma takie informacje. Znaczy pan, jeżeli ktoś zapłacił za billboardy, mm -hmm. prawdopodobnie zostały one w jakiś sposób zwolnione z tej, z tej rezerwacji, no to oczywiście mógł je wykorzystać pod warunkiem, że w sprawozdaniu finansowym znalazły się stosowne dokumenty księgowe. To to jest jakby całkiem inna sprawa. My mówimy o sytuacji takiej, kiedy kiedy spółka rezerwuje przestrzenie, przestrzeń, następnie nie ma odzwierciedlenia w dokumentach finansowo-księgowych i to jest oczywiście ta przesłanka, o której rozmawiamy. Panie profesorze, co jeśli Prawo i Sprawiedliwość straci subwencje i dofinansowanie? Czy to będzie potężny cios? Czy to jest cios, po którym PiS się podniesie? A co się stanie, jeśli platforma obywatelska straci subwencję. No. A to nie jest na razie przedmiotem pracy krajowego Biura Nie, 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 tym nie, 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 Pan poseł zorientował się, że sprawa może dotyczyć posła platformy obywatelskiej, nie. no to od razu Pani, znalazło się. Pani redaktor podkreślił, że w tym zakresie, zakresie są e, Cytując faktury pokaże, mówiąc. Prost. Poseł Platformy koalicji obywatelskiej, który korzystał Ale już okazało się, że spółka mogła rezerwować. Przed chwilą pan poseł mówił, że to by było, by było mhm. patologią, gdyby to dotyczyło prawa i sprawiedliwości. Rzeczywiście nie za chwilę, znamy szczegółów ani co niech jak posła kandydata obywatelskiej Platformy Obywatelskiej, się na już przestaje y, przestaje to to patologią, jak rozumiem. to, niech to niech w, w dokumentacji dotyczącej wykonanej ustawy. Ale nie wiemy, nie, nie wiemy, czy nie jest to ujęte w innych fakturach, w innych zestawieniach. To, to, to są dokumenty, które trzeba czytać Minus. łącznie. I z, I z pewnością Komitet Wyborczy Pani Prawa i Sprawiedliwości, pełnomocnik finansowy, wyjaśni to wszystko. Ale y, musi przyznać, że tych niejasności, kontrowersji dotyczących finansowania kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości jest wiele. One się namnożyły. Co sprawia, że ten scenariusz zakładający odebranie PIS-owi, subwencji, i dotacji, no jest realny. Zatem ponawiam pytanie, co wtedy, co jeśli PIS zostanie pozbawiony grubych milionów 49 milionów, bo to zdaje się 29 milionów z, z kampanii i 20 milionów dotacji? No cóż, e, jeśli Państwa komisja wyborcza będzie działała na podstawie przepisów prawa, no to z taką sytuacją się nie zetkniemy. Natomiast e, no, równie dobrze możemy ro rozważać, czy jutro wylądują Marsjanie. No. No nie, panie profesorze, no nie traktujmy się poważnie. Nie rozmawiamy o lądowaniu Marsjan, no, rozmawiamy o e, dosyć rozmawiamy o prawdopodobnym prawa, o tym, scenariusz. czy wybory w Polsce są uczciwe, równe i zgodne z wymaganiami, które są pewnym standardem, znaczy. Mnie się wydaje, że takich wyborów rzeczywiście nierównych, nieuczciwych było o wiele więcej. Znaczy rok 2020, wtedy, kiedy różne instytucje, w tym. W tym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tak zwany KRUS, włączył się w agitację i tutaj był pan Ardanowski, który teraz u was już akurat nie jest, ale, ale on wysłał do wszystkich rolników list, w którym dziękował prezydentowi Dudzie za jego działanie na rzecz rolników. To też, w mojej opinii, była przekroczenie było pewnych standardów, które, które powinno obowiązywać. Zresztą chyba tę ten, 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 ten kwestię również zauważyło BWE czy odir, którzy te, którzy te wybory obserwowali, więc w mojej opinii, ale w tym przypadku mam do czynienia jakby no z konkretnymi przykładami. To, jest, to już nie jest używanie administracji dla celów wyborczych, to jest używanie po prostu środków publicznych.